Dzień dobry, witam wszystkich. Działając na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 559, otwieram 45. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Witam wszystkich radnych i zaproszonych gości, pracowników administracji. Jednocześnie stwierdzam, że na stan 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 10 radnych. Proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji. Punkt drugi. Przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci. Zatwierdzenie kworum. Punkt czwarty. Wybór sekretarza sesji. Punkt piąty. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 44. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Punkt szósty. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 44. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy. Interpelacje radnych. Punkt ósmy. Dyskusja. Punkt dziewiąty. Projekty uchwał. Podpunkt pierwszy. Uchwała nr 45/260/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2022-2031. Podpunkt drugi. Uchwała nr 45/261/2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. Punkt 10. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 11. Odpowiedzi na zapytania. Punkt 12. Zakończenie sesji. Przechodzimy do punktu pierwszego. Otwarcie sesji mamy za sobą. Przechodzimy teraz punkt drugi. Przyjęcie porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Porządek został przyjęty jednomyślnie. Punkt trzeci. Zatwierdzenie kworum. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji jest 10 radnych, a więc Rada jest władna podejmować prawomocne uchwały. Punkt czwarty. Wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuję Panią Radną Wandę Krzesińską. Przyjmuje Pani? Tak. Dziękuję. Punkt piąty. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 44. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek o przyjęcie protokołu z 44. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 30 sierpnia 2022 roku. Stwierdzam, że punkt pierwszy. Protokół z 44. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 22 strony maszynopisu i 20 załączników. Punkt drugi. Protokół nie zawiera w swej treści usterek, zastrzeżeń, względnie niedomówień. Punkt trzeci. Protokół odzwierciedla w swej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Punkt czwarty. Protokół z 44. sesji Rady Gminy został podpisany przez sekretarza sesji. Punkt piąty. Zaznajomiony z treścią protokołu wnoszę o jego przyjęcie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku o przyjęcie protokołu z 44. sesji Rady Gminy? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Wniosek został przyjęty jednomyślnie. Przechodzimy do punktu szóstego. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 44. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo, Panie Wójcie. Sprawozdanie wójta gminy z realizacji uchwał podjętych na 44. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w dniu 30 sierpnia 2022 roku oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał postawia się następująco. Uchwała nr 44/249/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2022-2031. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 44/250/2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 44/251/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Jeziora Wielkie w roku szkolnym 2022-2023. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 44/252/2022 zmieniająca uchwałę nr 41/230/2022 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeziora Wielkie. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 44/253/2022 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie gminy Jeziora Wielkie do Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Mogileńskiego. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 44/254/2022 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Jeziora Wielkie spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 44/255/2022 w sprawie zaliczenia
drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 44/256/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jeziora Wielkie stanowiącej własność gminy Jeziora Wielkie. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 44/257/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie uruchomienia na plaży głównej w Przyjrzeżu punktu sprzedaży napojów alkoholowych, piwa i innych tematów poruszonych w petycji. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 44/258/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie umieszczenia na oficjalnej stronie www. gminy lub w BIP infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami EPS styropianu. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 44/259/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Uchwała została zrealizowana. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7. Interpelacja radnych. Czy ktoś z Państwa radnych ma interpelację? Nie widzę. A więc przechodzimy do punktu 8. Dyskusja. Czy ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos? Nie widzę. A więc przechodzimy do punktu 9. Projekty uchwał. Czy Państwo radni pozwolą, abym czytał tylko nagłówek uchwały bez czytania uzasadnień? Tak. Dobrze. A więc punkt 9. Projekty uchwał. Podpunkt 1. Uchwała nr 45/260/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2022-2031. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 10 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Podpunkt 2. Uchwała nr 45/261/2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. Głosujemy. Za przyjęciem uchwały jest 10 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Punkt 10. Wolne wnioski i zapytania. Nie widzę. Dziękuję. A więc punkt 11 również mamy zrealizowane. Odpowiedzi na pytania. Przechodzimy do punktu 12. Zakończenie sesji. A więc zamykam 45. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Dziękuję bardzo. Dziękuję.